on mi może pokazać ręką, czy ten. Czy no to się odsunę troszeczkę, nie? Ale on mi może pokazać potem ręką, kiedy to się rozciągało, nie? Pamiętacie tej dziewczyny z rozmowy z panem Maciążkiem? Jego ojciec był strażakiem i pracował na kopalni. Tak, pamiętam. Mieszkał na ulicy Pocztowej. I chyba chodził do szkoły dawnej numer 1. Chodzę zobaczyć, gdzie to jest. Okej. Dzień dobry, panie Henryku. Dzień dobry. Ja się chciałem się pana zapytać, czy pan coś, cokolwiek... Nie przeszkadzaj. Dobrze. No to... No czekaj na pytanie. Jeszcze nie ma światełka. Nie ma światełka. Ja już nie wiem, proszę. Można. Jakie wy tu macie piękne krajobrazy. Wie tak? Proszę panią, tamta hałda czerwona. Mówię, tak, ona jest czerwona, bo tam była kiedyś synkownia. Mówi, ale jakie to jest pięknie, jakie to są takie te kolory. Proszę panią, tego nawet wydobyć nie można. Mój dziadek zawsze tak mówił, synek, jak się ożenisz, nim się ożenisz, to jedzie na weź i paczka i dużo dyszy spracuje z tobą. To jest bogaty gospodarz, bo masz dużo fur, wiesz, tam się ożyć. No. Oczywiście i posłuchałem go. Wszystko było po łacinie, domino z Wołbisku i tam jest, takie rzeczy. Ale... Ja nie jestem znikowany. I tutaj tak, kolego, to się to zmarzy.